Trenerze, trudne zadanie Was czeka, nie ukrywając, chociażby patrząc na to, w której zagra Górnik, w której Wy, jakie Górnik Zabrze wyniki notuje w Pucharze Polski, na czym może opierać swój optymizm Pana drużyna przed tym meczem? Czyli na tym, żeby się dobrze pokazać, wiadomo, to są młodzi chłopcy, będą się starać pokazać z dobrej strony, taka okazja się nie zdarza na co dzień, można powiedzieć. Także myślę, że chłopcy będą walczyć, no ale wiadomo, no, nie ma co ukrywać, Górnik jest faworytem, wiadomo jaka dzieli nas różnica, no ale to jest piłka, różnie niekiedy bywa. Wiadomo, jak logistycznie trudnym ten mecz był, ten mecz jest spotkaniem do przeprowadzenia, jak trudnym rywalem dla Was będzie Górnik Zabrze, ile procent szans daje Pan swojej drużynie na to, żeby tutaj sprawić jakąś sensację? Znaczy, ja, procentowo to mi to trudno powiedzieć, bo bym nie chcę tego mówić, ale ja powiem tak, no my jesteśmy po bardzo trudnym sezonie, dużo kontuzji, odejście zawodników, także praktycznie nowy zespół w tej rundzie. Ale procentowo to mi trudno powiedzieć, wiadomo, no, musiałbym powiedzieć, że na pewno tam zdecydowanie więcej procent ma Górnik Zabrze, no ale dopóki się ma jakąś szansę, dopóki jeszcze ten mecz nie rozpoczął, także na pewno będziemy walczyć. No, Górnik grał na Legionowi, można powiedzieć, drużyną podobną do nas. No, z Patkowiczem z drugiej ligi. Tak, no ale no i też tak łatwo nie było, 1-0, łatwo nie było, łatwo się Legionowi nie poddała, także my też się łatwo nie poddamy. Tutaj pewnie kluczem będzie to, żeby jak najdłużej bramki nie stracić. To co będzie, jakiś, nie wiem, słynny autobus postawiony w bramce rozwoju Katowice? Akurat to my nie umiemy tego autobusu tak postawić, bo to nie jest taka drużyna, która ustawia autobus, ale wydaje mi się, że na pewno Górnik będzie miał przewagę w polu i my będziemy się starali mu przeszkadzać jakoś tam te akcje, żeby się Górnikowi nie rozpędzały i wyprowadzać jakieś kontry. Jeszcze na koniec jedno pytanie, jak drużynę motywować przed tym meczem? Ja wiem, że sam rywal napędza, bo to jest wielki Górnik Zabrze, no ale też może czasem pętać nogi. Znaczy, ja powiem tak, tego się nie obawiam akurat, bo obawiałem się, jak graliśmy na Widzewie, było 17 tysięcy ludzi i mówię, ci młodzi chłopcy na pewno już, tak myślałem, no kurde, przestraszą się w szatni, a tak nie było, jednak ci młodzi chłopcy na Widzewie fajny mecz zagrali, był remis i wydaje się, takie przetarcie przed Górnikiem już mają. Super.